DJI Pocket 3 w wersji combo, creator combo. I powiem wam, że to jest sprytny zabieg ze strony DJI-a, no bo przecież wszyscy wiedzą, że combo to jest taki zestaw, który zawiera coś więcej. No ale postanowili to sobie nazwać creator, no bo każdy szanujący się twórca chciałby mieć coś takiego na swoim wyposażeniu. No bo gdybym wziął standard, no to nie byłbym już twórcą, tylko takim, wiecie, zwykłym śmieciem, co nagrywa w garażu. Skoro jesteśmy przy tym temacie, to właśnie zacząłem sobie urządzać prowizoryczne studio w garażu właśnie, i to nawet nie swoim, tylko takim wynajętym od rodziny. No dobra, no to skoro o tym mówię, to dlaczego kupiłem combo? Przecież mogłem kupić standard, skoro wiem, że to jest tylko chwyt marketingowy. Dobra, od razu wam powiem. Chodziło o mikrofon, ponieważ ja w swoich wideo miałem zawsze problem z dźwiękiem. O ile sam obraz idzie czasem naprawić, bo od razu wiem, czy coś mi się podoba, czy się nie podoba, czy jest coś do zrobienia i mogę strzelić dubla, to tyle z dźwiękiem, nie od razu to słychać. A tutaj jest zewnętrzny mikrofon bezprzewodowy, który możemy podpiąć w dowolne miejsce i dzięki temu uzyskamy fajną jakość tego audio. Mało tego, tutaj z tą kamerką mam ten problem, że wiecie, jak się zbliżę, to od razu jest głośniej. Jak mówię, tutaj jest troszkę ciszej, są takie przeskoki, których nie lubię potem przy edycji. A jak będę miał mikrofon tutaj przepiony w jednym miejscu, no to audio będzie stałe, niezależnie od tego, gdzie się będę poruszał, przemieszczał i tak dalej. Tak naprawdę ponoć będę mógł sobie tu chodzić wokół samochodu, a wy będziecie mnie słyszeć cały czas tak samo. Musiałem tu przyjechać jeszcze raz i dograć ten materiał, bo ktoś kiedyś mi powiedział, żeby nie wspominać o czymś, czego nie będę w stanie pokazać. A ja właśnie to zrobiłem. Powiedziałem wam o funkcji tego mikrofonu, której nie przetestowałem. Także zamknę teraz drzwi. Przejdę się dookoła i zobaczymy, jak to działa. Dobra, to przejdę się wokół auta, niby że sobie coś tu sobie gadam, wam opowiadam i tak dalej. Teraz jestem przed swoim samochodem w odległości kilku metrów i mam nadzieję, że słychać mnie dokładnie tak samo jak przed chwilą. Przejdę sobie w drugą stronę, a co? Teraz jestem za moim autkiem. A teraz jestem nawet za kamerą, chociaż tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć. Ten zielony paseczek u góry monitora cały czas się rusza, więc wydaje mi się, że to działa. I co? Jak mnie słychać? Teraz mam nadzieję, że mnie nawet widać troszkę. Czuję się jak prawdziwy reporter jakiś. Chodzę z mikrofonem, opowiadam różne dziwne rzeczy. To maleństwo tutaj, gdzie widzicie obiektyw, ma jednocalową matrycę, czyli przetwornik, który dorównuje pełnowymiarowym aparatom. Oprócz tego ma dwucalowy wyświetlacz Active Track 6.0, czyli śledzenie obiektów w wersji 6.0, czyli chyba dobrze, nie? Stereo Recording i Pocket Size, no czyli to maleństwo tak naprawdę będziemy w stanie schować do kieszeni. Powiem wam, że trochę czasu zwlekałem z rozpakowywaniem tej paczuszki, chyba już od tygodnia u mnie leży. Dlatego właśnie, że chciałem wam pokazać moją reakcję na ten sprzęt. I w pudełeczku mamy oczywiście papierologię, jeszcze więcej papierologii, to co nas najbardziej interesuje, w takim fajnym etui, za chwilę do tego wrócimy, tylko zobaczę, co jest w tym małym pudełeczku. Tu jest etui, takie etui ochronne, sztywne, które zabezpiecza nam ten sprzęt do przechowywania. A tu jest mięsko. Tu jest to, co nas najbardziej interesuje. Czyli cały zestaw w takiej fajnej, małej, poręcznej torebeczce. Nie wiem, jak to widać, jak robię te przybliżenia, ale jestem pewien, że w tej kamerce, tej nowej, ten fokus działa bezbłędnie, bo już oglądałem parę filmików na necie i to mnie też skusiło do zakupu. Po otwarciu, jak to wygląda? Powiem wam, że to jest naprawdę maleństwo. Sprzęt za 3000 zł. To mieści się w dwóch paluszkach. Jestem ciekaw, jak go uruchomić po raz pierwszy. To znaczy, domyślam się, że trzeba ten ekranik przesunąć. O! Już działa. Wybieramy sobie język. No i wyświetla nam komunikat o braku karty. Tutaj jest miejsce na kartę. No dobra, i tak to sobie wygląda. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy w zestawie. To zróbmy tak. Wyłączymy. Po 2 sekundach urządzonko się wyłącza automatycznie.
A widzicie, jak się fajnie zblokowało ten gimbal. Gdzie on się teraz już nie rusza? Mega. Ekranik do etui. Sensowne w sumie. I proszę bardzo. Taki mamy oto już zestawik, który możemy włożyć w kieszeń faktycznie. Ale są tu jeszcze inne gadżety. Tu jest taka przedłużka, która jest też jednocześnie powerbankiem. O, coś takiego. No widzicie, jak to się fajnie tutaj trzyma na zasadzie takich szczypiec. I żeby to odłączyć, musimy wcisnąć ten guziczek. Trzy rozkładane nóżki. Króciutkie co prawda. Nie do końca ufajcie tym nóżkom właśnie w takie wieczne dni. Ponieważ tutaj nie ma gwintu. Dlatego musimy właśnie użyć albo tej przedłużki, tego powerbanka bym powiedział. Tu jest przedłużka, która służy właściwie tylko temu, żeby dodać nam tutaj ten miejsce na mocowanie tego statywu, powiedzmy, nie? Tego trójnoga. Ładnie nam to klikło. I teraz już mamy miejsce, żeby... Tadam. Jest. I tak nie mam gdzie tego dłużyć. I to, co mnie najbardziej cieszy w tym zestawie, to jest to maleństwo. I powiem wam, że to jest dużo mniejsze niż sobie wyobrażałem. Tak mi się wydawało, że to jest dwa razy większe niż w rzeczywistości. No to jest taka pchełka mała. Ta obudowa jest całkowicie przeźroczysta, widać te tranzystorki. No pewnie z tej kamery tego nie zobaczycie, ale zaraz jak się przełączę na tą, to już zobaczycie. Z tyłu mamy klipsika, po to, żeby sobie to zapiąć do ubrania. Ale brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. A jest. Jeżeli nie chcecie montować na tym klipsie, który wam przed chwilą pokazywałem, to jest jeszcze taki magnesik. Tu mamy taki malutki magnesik z napisem DJI. On nam pasuje to miejsce. O, powiem wam, że całkiem mocno złapał. Aż mnie zaskoczył, bo jest naprawdę bardzo mocny. Magnesik od spodu. O. I już. I to chwyta, i to działa. I to nie powinno nam się tutaj przesunąć. Jestem ciekaw różnicy w audio po zainstalowaniu tego sprzętu. I tu jeszcze mamy tak zwanego deadcata i szumy wiatru, jakieś porywy nie powinny nam tutaj mocno przeszkadzać w trakcie nagrywania. Muszę go sobie na spokojnie skonfigurować. Rozpiąć tą stopkę. Tak, to nie przeszkadza niczemu. I sobie mogę podłączyć ten adapter z powerbankiem. Ło, mega jest. Mega jest to, jak się to chowa. A zobaczcie, od razu pokazuje nam przy wyłączeniu poziom baterii w samym urządzeniu, jak i w powerbanku. Wireless mic. Chyba muszę go włączyć po prostu. I już. To działa. Pokazuje mi się tutaj wykresik mojego głosu, więc wiem, że ten mikrofon działa i zbiera już mój głos. No mega. Bardzo szybko, intuicyjnie. Muszę zainstalować kartę i zrobić parę nagrywek na szybko, może tych wiatraków, żeby sprawdzić, jak to działa też na wietrze. Ten gimbal ma jeszcze jedną fajną funkcję. Przez to, że jest dość mały i możemy nim jeszcze dodatkowo sterować, możemy zajrzeć w miejsca, w które normalnie byśmy się nie wcisnęli. Kamerę w drugą stronę. O, proszę. Nie wiem, czy to, co robię, jest legalne. Taka eksploracja trochę. Takie domyślne GoPro ustawienia. Mam tutaj 4K 25 klatek i tak samo mam na moim Osmo. Tak to wygląda wewnątrz samochodu przy prawie że naturalnym oświetleniu. Na koniec tego odcinka chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz. To nie jest moja zabawka, tylko kolegi, ale mimo wszystko warto by ją było tutaj pokazać. Prosiłem kolegę, żeby jej nie rozpakowywał, żeby ją zostawił taką świeżutką, pachnącą. No nie posłuchał, nie wytrzymał, ale nie mam do niego pretensji. Ja też bym nie wytrzymał. Jak zobaczycie, co to jest, to dowiecie się dlaczego. Siemano. No widać. Szykują się maszyny, widzę. Oh,
Wiem, że miałem już kończyć, ale chciałbym dorzucić jeszcze kilka swoich przemyśleń. Dzisiaj jest niedziela. Jak to mówią, nie zawsze jest niedziela. Tak jest z tym sprzętem w sumie, że nie zawsze udaje mi się kupić sprzęt, który jest tak dobrze dopasowany do moich potrzeb. Ja wiem, że to jest dość duża cyfra, tak? Za to urządzonko w wersji właśnie tej Creator Combo to jest ponad 3000 zł. Ale powiem tak. Dawno nie miałem sprzętu, który byłby tak dopracowany. I mam wrażenie, że tutaj projektanci, inżynierowie nie starali się zrobić kolejne kamerki po to, żeby ją upchnąć, ale starali zrobić się urządzenie, które użytkownicy po prostu pokochają. No i to im się udało. To im się udało w 100%. Widać tutaj setki godzin spędzonych przy projektowaniu tego urządzenia. Naprawdę zrobili mega robotę. Ja jestem zachwycony. Od tej pory no nie pozbędę się kamerki GoPro, no bo ona nie ma mechanicznych części, które mogłyby się popsuć tak jak tutaj. Ale do takich nagrywek właśnie, wiecie, jakichś opowiadań, jakichś takich rzeczy reportażowych bym powiedział, nadaje się naprawdę idealnie. To będzie moja ulubiona kamerka od tej pory. No GoPro naprawdę nie chce mi się wyciągać, nie chce mi się po nią ruszać. Aczkolwiek nada się do jakichś takich ujęć bardziej kaskaderskich od motocykla albo gdzieś, gdzie ryzyko jej utraty no, będzie większe, ale nie będzie ta strata miała tak boleć. Mega temat. Naprawdę jestem zachwycony. Teren jest świeżo zrobiony. Chłopaki co chwilę się przewracają, jak widać, ale trenują, nie podają się. Świry. Normalnie świry. A mać!